Dzień dobry. W piątek 17 września, przepraszam, że takie światło trochę trupie, trochę nie wiadomo jakie, ale nie mam nawet czasu przez ten cały młyn i choroby w rodzinie i tysiące innych rzeczy pojechać i kupić świetlówek, ale mam nadzieję, że może dzisiaj uda mi się podskoczyć do budowlanego i jednak świetlówki nabyć. Jakby ktoś z Was miał na zbyciu, to może im podrzucić, zaraz Wam pokażę jakie, o takie. O, tak jest, z taką końcówką są potrzebne, więc oczywiście serdecznie będę wdzięczny. Bardzo miło mi jest Was zobaczyć w dniu, który oczywiście prowadzi nas też ku takim smutnym refleksjom historycznym. 17 września, to doskonale wiecie, co to jest za data w historii Polski, co upamiętnia, co stało się 17 września 1939 roku. A dla nas to oczywiście po raz kolejny memento, żeby robić wszystko, żeby pozycja Polski była na tyle silna w tym położeniu geopolitycznym, które zostało nam przydzielone, żeby nigdy tego typu zagrożenia się nie powtórzyły. To jest bardzo trudny świat. Świat coraz większej liczby partykularnych interesów, różnych energii, które próbują się nad naszymi głowami i wokół nas krzyżować. I to wymaga olbrzymiej uważności, wielkiej wrażliwości, mądrości i siły, żeby przez te wszystkie labirynty dzisiaj przejść. Ja przede wszystkim dzisiaj chciałbym zacząć od pozdrowienia wszystkich uczestników z lotu naszych klubów seniora w Poroninie, którzy od kilku dni obradują. To nie jest tylko po prostu jakieś spotkanie integracyjne. Z tego, co słyszę, co widzę, też chciałem być, ale no, jak mówię, sprawy rodzinne nie pozwoliły mi na ten wyjazd. Z tego, co słyszę i donoszą moi współpracownicy, Agnieszka Buczyńska, Michał Kobosko i inne osoby zaangażowane bezpośrednio w tę wspaniałą imprezę, które są tam na miejscu, seniorzy robią fantastyczną robotę, znaczy z nieprawdopodobnie dobra energia, mnóstwo siły, mnóstwo takiego napędu i nie tylko, jak powiedziałem, spotkanie integracyjne, ale też przede wszystkim przygotowywanie się do bardzo konkretnej pracy, wykuwanie zrębów propozycji programu senioralnego, mapowanie bolączek tej grupy wiekowej, warsztaty, które tam się odbywają, szkolenia, no to jest naprawdę fenomenalne, że udało się stworzyć w naszym ruchu taką poziomą strukturę, która jednoczy ludzi z całej Polski wokół celów, które są dla nich ważne. Będzie z tego mnóstwo dobra i z całego serca wszystkim uczestnikom z lotu za to dziękuję, że przyjechali, że razem pracują, że dzieje się tam tyle fantastycznych rzeczy. Jesteście naprawdę wielcy i bardzo Was potrzebujemy. Jesteście też przykładem dla innych grup, które w naszym ruchu działają. Seniorzy rządzą. No, pod wieloma bardzo względami rządzą, ale z takimi seniorami jesteśmy w stanie naprawdę ułożyć Polskę w absolutnie sprawiedliwą, jeżeli chodzi o solidarność międzypokoleniową, jeżeli chodzi o te wzajemne relacje, które dzisiaj są tak bardzo popsute. Także jeszcze raz bardzo, bardzo mocno Was pozdrawiam, ściskam i mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć na szlakach w różnych miejscach Polski, a może na następny zlot jako honorowego seniora ruchu Polska 2050 było, nie było, i honorowego członka grupy seniorzy 2050 może uda mi się już dotrzeć osobiście, dotrzeć fizycznie. Ja tam lubię 17 września, bo mam urodziny. Pozdrawiam Cię serdecznie. Zaprzyjaźniony taksówkarz Adam się kłania. Adam, serdecznie pozdrawiamy. Działaj tam ostro w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Pozdrowienia ze Szpremberga od pani Anety Kamińskiej. Wiele też doniesień z Niemiec w sprawie wyborów zbliżających się do nas dociera. Cały czas na pierwszym miejscu SPD, druga CDU-CSU. Do tej pory w zasadzie można powiedzieć rządząca partia na 20%, Zieloni na 15%, AfD, czyli radykalna skrajna prawica, chyba na 11%, o ile dobrze pamiętam. Jakieś tam wahnięcia o 1% w te czy we w te, ale ta kampania też niezwykle pouczająca. Nie wiem, czy ją obserwowaliście, jak wiele zwrotów akcji, kiedy wydawało się, że przekazanie przywództwa przez Angelę Merkel
swojemu następcy, nie tylko w partii, ale też i na fotelu kanclerza, może okazać się tylko formalnością. Nagle się okazało, że popełnił parę gaf, które kosztowały go olbrzymi kapitał poparcia. W kanclerza typowano też szefową Zielonych, której gwiazda bardzo szybko wystrzeliła do przodu, ale równie szybko zgasła po fatalnych błędach, które zostały popełnione w kampanii. Co ciekawe, wczoraj czytałem tekst, który, no nie chcę, czy mnie bardziej rozbawił, czy zasmucił, że oni wszyscy napisali jakieś książki w związku z kampanią, ci kandydaci na kanclerza, no i we wszystkich znaleziono jakieś przepisane fragmenty, z których teraz oczywiście się tłumaczą. Nagle na kanclerza wysforował Olaf Scholz, czyli szef SPD, i to on tak naprawdę głównie pociągnął tę kampanię swojej partii. Człowiek, któremu jeszcze pół roku temu nikt nie dawałby żadnych szans na to, że rzeczywiście może być brany pod uwagę jako kanclerz, bo uznawany był za zbyt bezbarwnego i ze zbyt, że tak powiem, bez charyzmy. A tu się okazało, że nagle, no nie chcę powiedzieć, że nawet zrobił rak ryba, ale że odnalazł w sobie coś, co wzmocnione sprawiło, że zaczęli tego potrzebować wyborcy. No i w ciągu pół roku cała ta, dosłownie w ciągu całej kampanii, cała ta scena niemiecka się po prostu przekręciła w drugą stronę i poprzestawiała gruntownie, więc tutaj też lekcje możemy wyciągnąć. Wybory zaczynają się też dzisiaj w Rosji. No wiadomo, jak wyglądają wybory w Rosji. Ile mają wspólnego z wolnością. Putin bardzo ciśnie na to, żeby aplikacja Nawalny, która wskazuje, na kogo głosować, jeżeli chodzi o kandydatów opozycji, tamto społeczeństwo obywatelskie naprawdę wspaniale się zbiera, że tak powiem, mimo że Nawalny siedzi, to jego ludzie potrafią wodzić za nos Putina i całą tę jego dyktaturę, doprowadzając do no, poważnych torsji i też konieczności podejmowania działań, które no, są czasami kuriozalne. Wczoraj, zdaje się, czy dzisiaj czytałem o tym, że Rosja w związku z, czy państwo rosyjskie, Roskomnadzor, zaczyna próby, testy z blokowaniem internetu, no właśnie, żeby zablokować aplikację Nawalny, tylko na tyle nieporadnie te testy prowadzi, że wczoraj zablokował chyba działanie banku centralnego. No wiadomo, że mają przeciwnika, że z tym przeciwnikiem będą walczyć. Te wybory oczywiście będą skłamane, no bo nie można oczekiwać niczego innego, albo tak zorganizowane, żeby poszli na nie tylko ci, którzy iść powinni. No ale tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że my nigdy w takiej sytuacji postawieni być nie musimy. A jak już jesteśmy przy sprawach, nie będziemy, a jeżeli jesteśmy już przy sprawach zagranicznych, to też trzeba powiedzieć, że naprawdę rekordowa liczba wniosków o uznanie za osobę osiedloną w Wielkiej Brytanii złożonych przez Polaków. Ponad 1 100 000 takich wniosków zostało złożonych przez Polaków w Wielkiej Brytanii. To pokazuje, to więcej niż się ktokolwiek spodziewał i to pokazuje też skalę emigracji, która z Polski za chlebem, za lepszym życiem, za szansami dla dzieci, dla siebie samych z Polski w ostatnich latach nastąpiła. To olbrzymia liczba obywateli Rzeczpospolitej, którzy uznali, że w Rzeczpospolitej nie zawsze mogą osiągnąć to, co by chcieli, a my chcemy im powiedzieć, żeby mogą mieć Polskę, do której mogliby chcieć wrócić. Polskę, w której będzie działała kolej, w której państwo nie będzie prześladowało przedsiębiorców, tylko stwarzało im warunki do rozwoju, w której prawa pracowników będą zabezpieczone, w której będzie można dojechać do żłobka w prosty sposób, w którym szkoła nie będzie ideologiczna, tylko taka, która będzie dawała kompetencje. To wszystko nie są jakieś, wiecie, Himalaje. To jest tylko i wyłącznie kwestia organizacji pracy, którą my chcemy tutaj zupełnie inną zaproponować i będziemy, że tak powiem, przy tym naszym celu i przy tym naszym pomyśle trwać, rozwijać go, tłumaczyć, wyjaśniać, mimo niezależnie od całej tej koniunktury politycznej, która się wokół kręci. Wiecie, to czasami człowieka, który w taki, powiedziałbym, rozsądny sposób, czy taki zupełnie zdroworozsądkowy przygląda się temu, co tu się dzieje, to po prostu nie jest w stanie uwierzyć w to, co się dzieje. Zobaczcie na przykład te manipulacje, których myśmy doświadczali w ciągu ostatnich tygodni, te bzdury o niby transferach od nas z ruchu do kogoś innego, te sondaże po 9%, już nie powiem z jakiej części ciała wzięte. Zobaczcie na przykład to,
co teraz robi prawica, o na przykład dobry przykład, te wszystkie tam media w cudzysłowie narodowe, te wszystkie PiSy, TVP i tak dalej, jak manipulują moją wypowiedzią z wywiadu dla Kamili Biedrzyckiej w Superekspresie, gdzie mówiłem dużo o naszym programie i powiedziałem, że próbujemy znaleźć wszystkie metody dotarcia do ludzi, którzy jeszcze o tej propozycji nie wiedzieli, do tej 30% grupy, którą chcemy pozyskać. Mówiłem o tym, jak bardzo ważna jest to szukanie metody dotarcia do tych ludzi, że intensywnie tej metody szukamy, tak żeby nie przebić się przez ten cały krajobraz zabetonowanych również mediów, no bo przecież PiS ma swoje media, Platforma ma swoje media i tutaj nie ma co owijać w bawełnę. My musimy dotrzeć do ludzi, że tak powiem, od dołu, poprzez social media, poprzez kanały, które sami budujemy. No i teraz jest oczywiście wszędzie wyjęty, zmanipulowany fragment, że musimy znaleźć metodę, której intensywnie szukamy, ale my mamy doskonale opracowaną metodę na zarządzanie spraw kraju. Ja powiedziałem o metodzie zakomunikowania tych metod, tego naszego programu ludziom, którzy mają dostęp tylko do tych zacementowanych, do sparaliżowanych, jeżeli chodzi o wyobraźnię polityczną mediów, a oni oczywiście zrobili ze mnie debila, że ja dopiero szukam metody, tak jak Schetyna kiedyś kręcili Schetynę, że szuka pomysłu, bo on gdzieś musi być, tylko mu podajcie. To trzeba być też jakby świadomym tego, jaki potencjał, że tak powiem, maszyny manipulacyjnej jest dzisiaj nakręcony. Zobaczcie, jakie jest znowu wielkie przeżywanie wydarzeń w Platformie, które jutro będą miały miejsce w Płońsku i co to będzie i co to się wydarzy. Można, wiecie, zapracować się nad programem, można mieć rzeczywiście pomysły, można mieć wizję, ale to i tak idzie jakimiś swoimi kanałami i ludzie i tak idą w jakąś inną stronę. Natomiast my, skoro udało nam się przykuć uwagę i pozyskać nadzieję tych dwóch, nie wiem, może 3 milionów ludzi, którzy dzisiaj za nami stoją, to naprawdę jedyne, co możemy dzisiaj zrobić i co powinniśmy robić, to rozwijać tę bazę. To znaczy rzeczywiście człowieka po człowieku, i będę to powtarzał za każdym razem, bo bez tego nie wygra się wyborów, pozyskiwać do zupełnie innego myślenia o państwie. Popatrzcie, jak działa fantastycznie nasze stowarzyszenie. Zobaczcie, jak ile akcji się rozwija. Mówiłem wam o tej akcji osobami w kryzysie bezdomności, prowadzonej w tylu miastach w Polsce. Mówiłem wam o tym, że powstaje Platforma Krwiodawców. Ja też teraz dążę do takiego uporządkowania swojego zdrowia, żeby też móc zostać krwiodawcą i dołączyć do tej ekipy, bo uważam, że to jest fenomenalna robota. To jeszcze parę tygodni pewnie zajmie, ale jesteśmy na dobrej drodze, bo to jest fenomenalne, że zebrali się ludzie, którzy chcą się sobą dzielić, swoim czasem, swoją krwią, swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą, tak jak eksperci w Instytucie Strategii 2050, i trzeba to dobro pomnażać. Kiedy widzę, jak fenomenalnie potrafimy się zebrać do tego, żeby działać, to wierzę też, że będziemy w stanie tak fenomenalnie zebrać się, żeby przekonać odpowiednią liczbę Polaków, że to wszystko jest jedyną nadzieją dzisiaj dla Polski. Zobaczcie, jak pracują nasi posłowie, zobaczcie, jak wyglądał wczoraj Sejm. Ta poprawka Michała Gramatyki, która została przegłosowana przez komisję, a później znowu zrobili witkowanie, czyli reasumpcję. Poprawka dotycząca zwiększenia udziału samorządów w podatkach po to, żeby kompensować im te zmiany, które teraz będzie wprowadzał Nowy Ład, no bo te zmiany są ewidentne. To znaczy, jeżeli ten Polski Ład mówi o tym, że 10 miliardów złotych tak naprawdę w plecy dostaną samorządy co roku, ale rząd mówi, no dobrze, ale oddamy 8 miliardów pierwszego roku, czyli 2 miliardy w plecy, w jakimś tam mechanizmach inwestycyjnych, które sobie podzielimy jak chcemy, a w następnych latach będziemy już tak wspierać kwotą około 3,5 miliarda, czyli 6,5 miliardów rocznie będzie w plecy, tylko i wyłącznie dla celów propagandowych, zabrane z pieniędzy, które służyłyby nam najbliżej naszego domu. To naprawdę jest bardzo intensywne posiedzenie Sejmu. Nasi posłowie chodzą od sali obrad do komisji, przecież pracują w kilku ważnych komisjach, pilnują każdego projektu
w ustaw. Wczoraj Mirek Suchoń o naszym stanowisku w sprawie handlu w niedzielę. Zabieramy też głos w sprawie przeniesienia. Aśka Mucha wczoraj o tym mówiła. Obsługi 500+ do ZUS-u nie wiadomo po co komu potrzebnej. Oczywiście mówi się informatyzacja, będziemy w stanie oszczędzić 3 miliardy złotych, bo zwolnimy tych pracowników samorządowych, którzy to robią. Pytanie tylko, czy dołożymy rzeczywiście tych środków do ZUS-u w taki sposób, żeby pracownicy tam nie musieli strajkować przy obsłudze tego programu. A poza tym to jest kolejne walnięcie w samorządy, które już poukładały sobie w ludzi i procedury do tego, żeby sensownie dystrybuowaniem tego programu zarządzać. Tego oczywiście jest mnóstwo. W tle jest cały czas oczywiście wisząca jak miecz Damoklesa nad parlamentem ustawa Lex TVN. Dzieje się bardzo dużo też oczywiście w słowach, które padają. Wczoraj jedne z najbardziej chyba haniebnych słów, jakie padły z i tak wytrzymałej i widzącej wiele mównicy sejmowej słowa posła Brauna, za które został ukarany w stosunku do ministra Niedzielskiego, za które został ukarany pozbawieniem na pół roku wynagrodzenia poselskiego i obniżeniem o połowę diety. To jest tam w sumie ponad 60 tysięcy w ciągu tego pół roku straci. I bardzo dobrze, że straci. To znaczy to bezczelne chamstwo i głupota, które nie zna miary, powinno być eliminowane nie tylko z mównicy sejmowej, ale z życia publicznego, bo takich bredni w ten sposób podanych, agresywnych w polskim życiu publicznym po prostu być nie powinno. Co to za opowieści o wieszaniu, o karze śmierci dla ministra zdrowia, niezależnie od tego, jak pracę tego ministra oceniamy, a oceniamy ją niezwykle krytycznie, wspierając też postulaty prezentowane dzisiaj w Białym Miasteczku. Ostatnio nasi posłowie oczywiście tam chodzą do Białego Miasteczka, siadając na tym gorącym krześle. Był tam Tomek Zimoch, wczoraj była Hania Gil-Piątek z Michałem Gramatyką, ale akurat nasi posłowie o sadzanie na gorącym krześle w Białym Miasteczku obawiać się nie muszą, bo nasz program dla ochrony zdrowia jest tak spójny, tak kompetentny, można oczywiście dyskutować o poszczególnych rozwiązaniach, ale my przede wszystkim ten program mamy, my przede wszystkim wiemy, jak to rozwiązać. My przede wszystkim rozmawiamy z tymi ludźmi o liczbach, o latach, o tym wszystkim, o zmianach systemowych, o tym, jak to powinno być rozwiązane, a więc my mamy, że tak powiem, o czym rozmawiać, a nie tylko kursujemy w tej z powrotem. Ten protest oczywiście trwa i trwać będzie. Ja w przyszłym tygodniu też znowu będę rozmawiał ze środowiskiem ratowników medycznych, no bo znowu w Warszawie i nie tylko grozi nam lockdown karetek pogotowia ratunkowego, a więc będzie znowu zagrożone życie i zdrowie naszych bliskich. Mnóstwo się dzieje, jak widzicie. Mnóstwo się dzieje i w tym wszystkim oczywiście można próbować jakoś patrzeć na te wszystkie rzeczy w takim, powiedziałbym, detalicznej optyce, zobaczyć to tu się dzieje, to tam się dzieje, to się wszystko oczywiście składa w jakąś opowieść, ale wiecie, najważniejsze jest to, co dzieje się gdzieś na takim metapoziomie, trochę pod spodem albo trochę bardziej na górze. To znaczy to, że my dzisiaj potrzebujemy nadziei. Potrzebujemy takiej nadziei, która nas wyprowadzi, mimo że jesień, że pogoda się już taka robi jesienna, że ona nas wyprowadzi do takiego myślenia, słuchajcie, moglibyśmy o 70% mniej energii spalać na te wszystkie spory, na te wszystkie kłótnie, na tę wszystką politykę, nadal być bezpieczni. Nadal być w Unii Europejskiej, nadal być patriotami polskimi, nadal czuć, że tu jest nasza ziemia i że mamy swoje dziedzictwo, nadal po prostu budować siebie, być tym, kim chcemy być, ale przy 70% mniejszych kosztach, powiedziałbym, psychicznych i wewnętrznych, socjologicznych, społecznych, które ponosimy. Pewna energooszczędność, pewne ekologiczne podejście, pewna zielona transformacja naszego życia publicznego jest nam potrzebna. Przestawienie się na zdrową energię, z tej złej, kopcącej i zatruwającej energii, która dzisiaj napędza politykę, bo dzisiejsza polska polityka opalana jest mentalnym węglem. Strasznie kopci, generuje efekt cieplarniany i ociepla klimat i zabija nas.
truje nas, dusi nas. My musimy jak najszybciej, nie tylko w naszej energetyce, ale w polityce, przejść od mentalnego węgla do mentalnych, odnawialnych źródeł energii, takich, które odnawiają się właśnie, jak sama nazwa wskazuje, i pozwalają nam normalnie i spokojnie funkcjonować. A skoro już jesteśmy przy energii, no to oczywiście mówię Wam o tym od kilku dni, ale przed nami horrendalne podwyżki cen gazu i prądu, a więc tak naprawdę dalej wszystkiego, bo to wszystko jest zawarte w tych cenach. I znowu, jakby to nie jest tak, że węgiel jest winny. Winny jest PiS, który od węgla nie odchodzi. Winna jest Platforma, która za wolno od węgla odchodziła. PiS przede wszystkim dzisiaj, dlatego że marnuje te lata, kiedy już wszystko wiemy i mamy na stole. To są konkretni, i wina tych rządzących dzisiaj od tych 6 lat jest absolutnie nie do skasowania. Znaczy, poprzednie ekipy oczywiście też mają swoje za uszami, ale ci brną dalej w zabijanie nas również od strony finansowej. Niedawno była podwyżka cen gazu, w tej chwili zostały zaakceptowane kolejne podwyżki cen gazu, na pewno o tym słyszeliście. Od października będziemy płacili średnio 6%, około 6% więcej za gaz. Na przyszły rok planowane są kolejne podwyżki, również bardzo poważne podwyżki cen energii elektrycznej. Tutaj 6%, tutaj 10%, tutaj 15%, tutaj może gdzieś 20%. I przecież to wszystko za chwilę będziemy mieli w cenach chleba, w cenach biletów autobusowych, w cenach w rzeczy, które kupujemy na co dzień. To jest cena, którą płacimy za rządy tych gamoni. To jest cena, którą my płacimy, nie oni. I oni oczywiście będą nam opowiadali wielkie pojęcia, rzucali na prawo i na lewo wielkie hasła, kreślili mapy wielkich wojen. Prawda jest taka, że dzięki ich nieudolności dostajemy po tyłku finansowo każdego dnia. Że każdego dnia nasze portfele, mimo że oni udają, że pompują tutaj 500, tutaj 300, są chudsze. Bo tak jak wielokrotnie mówiłem, 500 dają do kieszeni, a z drugiej kieszeni wyciągają 1000 przez swoje nieudolne rządy, albo 1300. Proszę, pamiętajcie o tym i też kiedy rozmawiacie z ludźmi, mówcie im o tym mechanizmie, który jest mechanizmem po prostu janosika, który przebiera się za kleptomana, a w dodatku jest kompletnym nieudacznikiem i nie potrafi dodać 2 do 2. Dzisiaj ta nadzieja, której potrzebujemy, to również nadzieja na to, że nasze pieniądze będą spokojne, że nasza praca będzie spokojna, że nasze płuca będą spokojne, że nasze dzieci będą spokojne. My jesteśmy w stanie ten sposób spokój uzyskać. My wiemy, jak to zrobić. I naszym zadaniem jest teraz przekonać, znaleźć tę osławioną metodę do tego, żeby przekonać tych, którzy mogliby dzisiaj, którzy są dzisiaj milczącą większością, a których wciąż nie ma w sondażach, w tym rynku politycznym, który wokół nas się kręci, że mogliby mieć inną Polskę. Bo ja po prostu, już powiem Wam też szczerze, na Polskę, w której w kolejnych wyborach PiS będzie miał 35%, a Platforma wymęczy te swoje 25 czy 27, nie mam ochoty. Nie mam już na nią siły. Dlatego zrobiłem to, co zrobiłem i dlatego robię to, co robię każdego dnia, walcząc z kolejnymi, że tak powiem, czołgami, które próbują nas rozjechać, bo głęboko jestem przekonany, że jeżeli nie będzie tej właśnie ruchu, tej zmiany, którą proponuje Polska 2050, to jesteśmy skazani na ten wyniszczający dualizm przez następne nie 4, ale może nawet 8, a może nawet 12 lat. To ja sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić. I ja tego z całego serca nie chcę. Nie interesuje mnie dobro Zjednoczonej Prawicy ani sukcesy Platformy Obywatelskiej. Interesuje mnie Rzeczpospolita Polska. Interesuje mnie to, żeby wszystkie demokratyczne siły, jakie mamy po tej stronie, wreszcie uwierzyły i nabrały tego głębokiego przekonania, że albo scena polityczna w Polsce będzie wielobiegunowa i zbudujemy, narysujemy nowe linie po tej stronie, albo umarliśmy w butach. A ja chyba za bardzo kocham moje życie, żeby na tego typu rzeczy być gotowym. Dużo pracy przed nami. Czy to weekend, czy to dzień powszedni. Życzę Wam siły na tę pracę. Życzę Wam tego, żeby nigdy nie odpuszczała z nas, nie wychodziła z nas to przekonanie,
że wygramy, że zwyciężymy, że mamy dość siły, żeby gryząc trawę przejść przez ten próg wyborczy z realną siłą, która później będzie zmieniała rzeczywiście od środka państwo. Ja wierzę, że to jest możliwe. I nie, Panie Bogu miło, jest tylko jeden sposób zjednoczyć się opozycją i pogonić tę bandę pisowską. Dlatego, że Panie Bogu miło, tak jak już wielokrotnie tłumaczyłem, w polityce nie ma matematyki. I jeżeli ma Pani dzisiaj 25% Platformy i 15% Polski 2050, to razem nie da to 50, przepraszam, razem nie da to 40%. Razem da to 33, może 32%, dlatego że i od Platformy odpłyną wtedy ludzie, którzy nie wyobrażają sobie głosowania na umownego Hołownię, a od nas odpłynie 7-8% ludzi, którzy nie wyobrażają głosowania sobie na listy, na których jest Platforma. Proszę pamiętać, że to tak nie działa, że to nie jest, że jak mówię, to nie jest prosta matematyka. To dużo bardziej skomplikowany proces, który trzeba bardzo mądrze przeprowadzić. I ja rozumiem, co nam w duszy gra. Chcielibyśmy, żeby ktoś się wreszcie, że tak powiem, zebrał, skrzyknął i doprowadził do zmiany. Dlatego, że do tej zmiany trzeba doprowadzić mądrze. Trzeba doprowadzić tak, żeby ona była skuteczna i żeby... Ja już jednoczenie opozycji widziałem przez 6 ostatnich wyborów. To się zawsze kończy tak samo, zwycięstwem PiS-u. Od 15 roku. W wyborach prezydenckich, w wyborach parlamentarnych, w wyborach samorządowych, europarlamentarnych. Bardzo, bardzo serdecznie proszę Was, żebyście byli realistami w tym. Często dajmy opowiadać sobie bajki. Widzę to bardzo, bardzo wyraźnie. Często dziennikarze, nie tylko politycy, opowiadają nam bajki. Dziennikarze też mają zaklajstrowane głowy bardzo, bardzo często. Posłuchajcie, co politolodzy niektórzy wygadują i komentatorzy z Twittera. Zaklajstrowane, tunelowe myślenie, sparaliżowana wyobraźnia, która zawsze będzie kończyła się tym samym. Oni powtarzają te same zaklęcia i na końcu zawsze jest ten sam wynik wyborczy. PiS wygrywa. To jest trochę tak, jak ktoś kiedyś, parafrazując zdanie pewnej komentatorki, dziennikarki, jakby Jarosław Kaczyński, jakby były sklepy z komentariatem opozycyjnym, w tak zwanym, to Jarosław Kaczyński kupiłby sobie właśnie taki. Albo my się rozparaliżujemy, że tak powiem, rozblokujemy wewnętrznie, jeżeli chodzi o naszą wyobraźnię polityczną i zobaczymy, że potrzebujemy nowego rozdania i nowych opcji, albo witaj PiS-ie na kolejną kadencję. Ale ja się na to na pewno nie piszę. I tym optymistycznym akcentem zachęcającym, mam nadzieję, do działań i jeszcze raz pozdrawiając naszych wspaniałych seniorów w Poroninie, żegnam się z Wami, życząc dobrego dnia i życząc dobrego weekendu. Ja w przyszłym tygodniu jestem m.in. na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. W drugiej połowie tygodnia, w czwartek i w piątek, odwiedzam województwo zachodniopomorskie. Będę m.in. w Szczecinie, w Policach, w Myśliborzu. Bardzo Was już dzisiaj zapraszam. No i do zobaczenia na wszystkich naszych kanałach, we wszystkich tych możliwościach spotkania, które oferuje nam dzisiaj ten wspaniały cyfrowy świat. Do zobaczenia.